Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Kostka Marcin, współautor obywatelskiego projektu ustawy Szczepimy, bo myślimy. Projekt miał na celu wprowadzenie jako kryterium przyjęcia do żłobków i przedszkoli posiadania przez dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych, tych, które są wskazane w ustawie i w kalendarzu, tak zwanym kalendarzu szczepień, czyli w zarządzeniu głównego inspektora sanitarnego. I to jest tak naprawdę wszystko. Całość miała się opierać o zaświadczenia wydawane przez lekarzy, które miały potwierdzać, że dziecko posiada szczepienia, także nie było żadnej obawy o ewentualnie ujawnianie jakichś danych wrażliwych, nie było potrzeby wypisywania szczepień, tylko samo wskazanie, że dziecko ma szczepienia i to miało być jako jedno kolejne z kryterium punktowane przy przyjęciu. Jakby miał Pan powiedzieć, jaki był najbardziej dramatyczny moment Państwa kampanii obywatelskiej? Na sam koniec, jak już wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nie mamy zebranych podpisów. Bo liczyliśmy, to wynika z kilku kwestii, głównie niestety z tego, że my tego nie robiliśmy jako żadna organizacja, bo tak naprawdę dwóch gości z Wrocławia, którzy wpadli na pomysł, że może przygotują projekt ustawy. Porozmawialiśmy z niektórymi osobami, porozmawialiśmy z niektórymi instytucjami, udało nam się trochę zorganizować to zbieranie podpisów, ale się okazało, że to jest za mało ze względu na to, że osoby prywatne, które zbierały, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, niestety, ale nie do końca dotrzymywały tych terminów, kiedy prosiliśmy o przesłanie tych podpisów. I w praktyce okazywało się tak, że jeszcze przez dwa tygodnie po upłynięciu terminu otrzymywaliśmy podpisy. Wątpię, żeby to była taka ilość, która by była wystarczająca. No ale ten moment właśnie, kiedy wiedzieliśmy, że jeszcze nie wszystkie do nas podpisy dotarły i że prawdopodobnie nie mamy takiej ilości, to faktycznie było takie troszeczkę przygnębiające już na sam koniec. Niestety. A ile było podpisów? Mieliśmy około 90 tysięcy, także zabrakło nam nie dużo, ale myślę, że te, które przychodziły później, niestety by nie zmieniły tego. A najlepszy moment w kampanii? Bardzo duży odzew właśnie osób prywatnych. Nawet nie tyle instytucji typu izby lekarskie czy uniwersytety medyczne, co zwykłych osób, które twierdziły, że to jest bardzo dobry pomysł, że one to zdecydowanie popierają i prosili nas sami ludzie o to, żebyśmy przesyłali, udostępnili wzór karty do zbierania podpisów, bo by chcieli pozbierać podpisy po swoich znajomych, po sąsiadach, w swoim miejscu pracy. To było rzeczywiście bardzo przyjemne, bo nie spodziewaliśmy się, że będzie tak pozytywny oddźwięk samego pomysłu, który, nie oszukujmy się, jest dość radykalny. To jest takie dość mocne kryterium, a jednak sporo osób uznało, że to jest dobry kierunek, że warto coś takiego poprzeć. Co jest Pana zdaniem do zmiany w ustawie w pierwszej kolejności? Możliwość podpisania elektronicznie. Zdecydowanie możliwość podpisania elektronicznie, z tym największy problem. Po pierwsze, ludzie nie do końca pamiętali swoje adresy, my nie wiedzieliśmy, jak to będzie interpretowane, wiemy, że to jest czasami odrzucany podpis, jeżeli nie ma na przykład kodu pocztowego, numeru domu. Czasami ktoś się potrafi pomylić w numerze PESEL, wystarczy jedna cyfra, taki podpis jest wtedy nieważny. Jeżeli mamy możliwość podpisania elektronicznie, jest to bezpieczniejsze, jest to szybsze, jest to sprawniejsze. Dlaczego obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest ważna? Nie wszystkie tematy są raczej chętnie podnoszone przez rządzących czy przez posłów i w niektórych kwestiach niestety ten taki impuls czy bodziec nawet do pewnej dyskusji musi wypłynąć od obywateli. Jeżeli pokażemy wtedy, że konkretna ilość osób, te kilkadziesiąt tysięcy, 100 tysięcy, 200, 300, 500 tysięcy osób popiera dany projekt, to nawet jeżeli on nie przejdzie przez tą całą procedurę w Sejmie, to może ktoś tam jednak zastanowi się, że może to jest jednak jakaś kwestia ważna społecznie, może warto byłoby coś zrobić, jeżeli nie w takiej formie, to może inaczej. Jeżeli nie w tej kadencji, to może na przykład w następnej, ale jest to taka pewna motywacja w mojej ocenie i dla ludzi, że mogą coś zmienić, i jednocześnie dla tych, którzy nas reprezentują w Sejmie i w rządzie, jaka jest wola obywateli, co jest dla nas ważne. No i na ostatnie pytanie. Co radzi Pan tym, którzy zabierają się do zbiórki podpisów? Przygotować się bardzo dobrze, zanim się wyśle ten pierwszy wniosek, bo my tego, no my nie zrobiliśmy tego do końca, nie będę ukrywać. Nie mieliśmy zorganizowanego sposobu zbierania podpisów, to było wszystko robione na bieżąco, nie zajmowaliśmy się nigdy czymś takim. Teraz byśmy podeszli do tego inaczej. Przez powiedzmy dwa tygodnie byśmy planowali tylko i wyłącznie, rozmawiali z instytucjami, z osobami, które by chciały nam pomóc przy zbieraniu podpisów, jakbyśmy mieli zapewnioną taką bazę, która by nam oczywiście nie dawała 100 tysięcy, ale na przykład 50, dajmy na to. Byśmy wiedzieli, że z tego może być 50 tysięcy podpisów, to dopiero byśmy składali dokumenty. To przygotowanie odpowiednie nie tylko projektu, ale organizacyjne jest bardzo ważne, zwłaszcza, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich osób w całym kraju, a to zawsze są przedsięwzięcia ogólnokrajowe. Super, dziękuję bardzo.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!